Witaj ta! Nowe przygody Janusza nad polskim morzem. A wy nie bądź ta Janusza już teraz. Subskrybuj ta, lajkuj ta, udostępniaj ta i wbijaj ta na Instagram. Miłego oglądania! Poproszę jedną gałkę, ale na trzy wafelki. Jedną gałkę, no. Poproszę gałkę lodów tylko na trzy wafelki, niech pani rozdzieli. Jedną gałkę na trzy. Bo z żoną i z dzieckiem jestem. Okay. Już nie będę przepłacał. Słucham. Ile jedna gałka? 4 złote. O pani, co tak drogo? Nie wiem, no nie ja ustalam ceny niestety. To pani ale weźmiesz mi jedną gałkę na trzy wafelki rozdzielisz. No, no, to zrobić? No tak, bo przyjechałem z żoną i z dzieckiem, że nie będę płacił każdemu po jednej gałce. No 12 zł by mnie wyszła, tak to za 4 zł mam 3 lody, tak? Bo będę musiała doliczyć 2 wafelki wtedy. A po ile? Po złotówkę. I ile te wafelki? A za darmo wafelków nie ma? Mogę dać połamane, no ale... Ale nie będą te połamane, ważne, żeby za darmo było. No tak, a co mnie to czy połamane czy nie, i tak to do zjedzenia jest. No dobra. No ważne, żeby nie płacić dodatkowo. Czyli naprawdę mam nałożyć... No tak. Tak. Po jedną trzecią gałki? No tak. No co to takiego? Zawsze tak robię. Na wakacjach jestem no w końcu. Dobrze, to 4 złote. No. Gotówką, ja nie mam karty, pani. Jeszcze na piwko zarobiłem w ten sposób w Biedronce. A mówiłem, że tak źle w kraju, nie? O, a można jedną gałkę na trzy kupić. O. O. To największą zjem ja, dziękuję. A od kobity wziąłem właśnie 20 zł na te lody. I widzi pani, czwórkę wydam na lody, 16 zostaje dla mnie. I na co można wydać? Na piwko. No. Dobrze, że te bony teraz prowadzili, to dodatkowe pieniądze będą. Bo to na syna wezmę bona, te 500, tak? I sprzedam za 300, wie pani, i będzie na alkohol. Do Biedronki chodzę, te czteropaki piwa tanie są, się żyje. Mówią, że w Polsce tak źle, bo że ten PiS wygrał, wie pani? I 500 na dzieciaka mam, i 500 mam tego, i 300 teraz wyprawki, a w domu siedzę, kobieta pracuje. Jeszcze tak myślimy, jak zahachmyci, żeby mieć więcej pieniędzy. A ludzie niech pracują na nas. O, dziękuję. Co? Tu nie mogę obierać. No ja zawsze ubrane kupuję, wie pani, bo no, ta... No to sobie pan tam mówię, że proszę je zabrać, czy przestać obierać. No dobra, to te trzy chociaż ubrane. Panie, teraz w tych czasach na wszystkim trzeba oszczędzać. Jakbyś pan tak worek objął, to z zeta byś pan zarobił, nie? A, to tylko kilka na frytek potrzebne mi jest. Się zaciąłem, bo tak to kobieta wszystko robi, a mi kazała iść po ziemniaki, jak chce frytki. Ziemniaki. Ale ziemniaki obrałem sobie sam. No ale żartuje pan? No ja zawsze... sklep za pana ogierki ma płacić? Ale ja zawsze obrane kupuję. To jest szefowa i powiedziała, że albo zapłaci pan całość, ale albo ale obrane banany też kupuję. O pomarańcze wszystko obrane to kupuję. Pan wykroczenie, znaczy, nie, jak ja nie jem o skórek, tak? Zawsze mi sprzedają. Śmieszno, no pierwszy raz w życiu widzę. No, no pani mi sprzeda ziemniaki, bo na frytki mam. Dobra, ale chamstwo! A zawsze was polecałem, Biedronka śmiechu warte. Ziemniaki co? Tak, obrane ziemniaki sobie wziąłem, bo przecież nie będę za skórki płacił. Mam tu nożyk, obrałem sobie, zawsze tak kupuję. Akurat mi dwa wystarczą na frytki, duże. A skórkę jem? Nie jem skórki, a płacić nie będę za skórkę przecież. No. Dobra. Proszę, pan się tam wyładowuje. No i od razu taniej. Tak to 50 groszy mi wyda, tak to połowę tego. No tak, panie, z bananem tak samo obieram. Banan, pomarańcze, cebulę, wszystko obieram. Nawet a pistacje obieram, panie, jakie tanie są wtedy. No tak, no wszystko obrane. I panie, patrz pan, zawsze z nożykiem chodzę w torebce. No, tak się żyje. O, dobry, widzę, że pani ma dzieciaki. Pożyczyłbym jedno, bo na bon bym odebrał, zarejestrował, a później bym oddał. Ty kurczę, bo je
ja mam naprawdę sporo. Trójkę. No, to jedną w tą czy w tą, to co? Się podziękujemy. Ważne, żeby nie było zarejestrowane jeszcze. Które to mnie nie obchodzi. Ale najśmieszniejsze, że sprawdzałam w Sopocie, gdzie można zrealizować. No ja wiem gdzie. Tutaj. No dlatego tu krążę i szukam, tak? Z interesem do Państwa przychodzę, bo widzę, że dwójka dzieciaków jest. Mam ten bon na sprzedaż, bo jestem dobry ojciec i swojego dzieciaka nie biorę na tutaj w czasy. Jak on jest wart 500 zł, to go sprzedam za 300, bo 500 tego bonu nie przechleje, a 300 się przechleje. Panie, a szukaj pan gdzie indziej. A wiesz dlaczego? Bo mi nie jest stąd. Ja też nie stąd. No. A, ja ze Zgierza. Znaczy nie, my ze Słupska. My też sprzedajemy bony. Aha. Jeszcze nawet o tym nie wiemy, ale powiedz mi więcej. No wiele, bierze się dzieciaka, rejestruje, dają ten bon, 500. Ale gdzie, ale w jaki, co? 500 plus. Nie, 500 ten bon, na wczasowe. Na wczasowe. No. Aha! 1000 zł u was chodzące jest. 1000 funtów mamy biegające, ty. A jak? No. My nawet w Polsce nie mieszkamy. Nie. Warto was okraść. Urodzone za granicą, także nawet nie przykroczymy. To nawet lepiej, to ja wezmę je, zarejestruję. Na siebie. I będzie dodatkowe, i po 500 się podzielim. O, i to zaczyna mieć sens. A 500 drogą nie chodzi. No nie. No. A w czasy drogie. O, pani, do tego Sopotu to dobrze, że w pociągu na lewo można jechać, bo tak to dopiero... Już nas wczoraj oszwabił taksówkarz, dzięki. A nie, ja pociągiem jeżdżę, w tym w kiblu się zamykam i jadę tutaj. Ze Zgierza jest taki jeden. Nie. Tam mam namiot, chowam pod taki ten i w nocy wtedy namiot, przecież nie będę za hotel płacił. Kupiłem karimatę w tym roku i chodzę do tych hoteli i mówię, czy za darmo mogę się przespać ze swoją karimatą. To oni, pojebany pan i tak dalej. Ale nie chcę na plaży nie można? Nie, no w hotelu, do hotelu chodzę z karimatą swoją. Powiem ci szczerze, że jak podszedłeś do nas, patrzę na twoją koszulę, mówię, kurwa, gość z Granca, nie? Do nas podszedł. Mówię, kurwa, pewien respekt. No. Ale kurwa, ty sprzedałeś... Z tą karimatą to już przegłeś, nie? Nie, to wielki, kurwa, respekt. Naprawdę. Bo tak naprawdę, to nagrywamy ukrytą kamerę. Aha. Ja, Janusz na wakacjach. Naprawdę? Super zareagowaliście. Brzoza TV kanał na YouTubie. Marek,